Witajcie, Altum Polska z tej strony. Pokażemy Wam Vertic Lows 2, to jest akurat los Inoxa, ale generalnie podobna zasada jest przy Lionach. To jest ten mocny Vertic Lows do 150 kg wagi furtki i szerokości 1,5 metra. Tu jest dość taka ciężka ta furtka, nawet ją zdejmowaliśmy z tych zawiasów, żeby nasmarować, więc troszeczkę tutaj waży, no ale na pewno nie 100 kilo, więc powinien on ładnie działać, bo tutaj Liona próbowaliśmy zamontować i niestety okazało się, że jest za duża waga. Teraz Wam pokażemy szybciutko właśnie, o co chodzi. Bo mamy tak, tutaj przy Vertic Lowsie tu się robi dwa otwory FI15, tu FI15, tu FI15 i się mocuje na takie kotwy, a u dołu są normalnie wkręty samowiertne, tylko jako no, stabilizacja pewnie u dołu tylko i wyłącznie. I teraz Wam pokażemy, jak z tymi blokadami jest. Więc jeżeli tutaj mamy najbliżej, jeżeli tutaj mamy open, to patrzymy, w którą stronę jest oś obrotu, tak? W którą stronę jest oś obrotu furtki i w tą stronę trzeba go zakładać. Czyli tutaj sterowanie, znaczy regulacja będzie od dołu tego samozamykacza, a nie od góry. I na razie, teraz w tej chwili, jako że mamy samozamykacz założony, listwę mocującą założoną, to odkręcamy górną blokadę na razie, tylko i wyłącznie. Tak. Tu już drugą śrubę sobie wziąłem, bo tymi śrubami mocuje się za chwilę to ramię, zamontujemy. I teraz odkręcamy te dwie boczne od blokady. Jedna jest. Druga jest. Zdejmujemy blokadę i nic się na razie złego nie dzieje cały czas, więc wszystko jest dobrze. I teraz zakładamy taki z kompletu tutaj z opakowania, wyciągamy zaślepki, które będą nam potrzebne. Właśnie. Dobrze. Jak widzicie, musimy po kolei wszystko wyjąć, bo natura rzeczy martwych i złośliwość przy niskiej temperaturze jest wyjątkowa. Dobra, i najpierw zakładamy taką zaślepeczkę ładną, ale ją się przykręca innymi wkręcikami, które są również w komplecie w torebeczce. No. Myk i najpierw sobie załapiemy. Dobra. On na razie tak jeszcze wygląda cały czas, bo to jest już samozamykacz z tych nowych, który za chwilkę, jeszcze zanim założymy dół, to uzbroimy tutaj w pokrywę ładną. Zaraz jakieś tu słabe sprzęgło damy. Dobra. Dobra. Taką ładną pokrywkę, jak ktoś woli cover, bo teraz przecież trzeba angielskich nazw używać bez przerwy. Dobra, i teraz otwieramy furtkę lekko, bo inaczej nie dopasujemy otworów śrub. Otworów śrub. Dobra. I w
furtka nam się powinna domknąć ładnie w momencie, kiedy my ją zupełnie zwolnimy, znaczy zwolnimy dolne zabezpieczenie. Tu trzeba ładnie, idealnie to załapać. No. Troszkę mocniejsze tu sprzęgiełko damy. Można kluczykiem jeszcze poprawić. Dla świętego spokoju. Odciągnąć. Gdzie jest ten drugi? No dobra, już nie mam jednego kluczyka na razie, ale się nie przejmujemy tym. W kieszeni miałeś? Nie, ten mniejszy. A to jest ten mniejszy. O, dobra. I oczywiście łapkami sobie sprawdzamy, czy nie jest za mocno. I zobaczcie, teraz można odsunąć się trochę do tyłu. Pokaż furtkę. I teraz możemy Wam pokazać, że ona już się zamyka. Tak? Ale stanie cały czas. O, widzicie, jest otwarta. I teraz zwalniamy dolne zabezpieczenie. O, myk. Tak? I już się domknęło. I nie róbcie przypadkiem tak, że tą śrubę drugą, którą trzeba tu wkręcić do ramienia, to bierzecie z dołu, bo strzeli wam, jak to się mówi, pupa zbita, bo również tutaj strzeli, góra wtedy wyleci. Więc robimy zgodnie z instrukcją, tak jak jest napisane. Najpierw jedno, później drugie, moi drodzy. Dobra, mamy dolną blokadkę zdjętą i ona jest... I ona jest oczywiście do odwrotnie do założenia, bo tutaj oś obrotu jest w drugą stronę. Czyli gdybyśmy mieli samozamykacz z tej strony założony, tak? Czyli mamy drugą zdjętą i teraz sobie właśnie założymy o ładną osłonkę. Chyba, że będzie protestowała, ale my się postaramy ją przekonać do wejścia na swoje miejsce. Jeszcze chyba nie weszła. Cieniutki śrubtasek. Jeszcze im tutaj podsuniemy ładnie. Nie, chyba weszło ładnie wszędzie. No, zaraz zobaczymy, czy... Tu już możemy też założyć te zaślepki. Jedna. Druga i ten, tu idzie zaślepka dolna. Jeżeli nie załapywałem, to dlatego, że bardzo delikatnie zbliżam śrubkę, kręcąc nią. O. I ona sama się tam ładnie załapie, ale generalnie nie małpujemy z tym. Mamy napis Losinox, bardzo ładny, tak? I to jest model, jeszcze raz, VertiClose 2. I teraz, poczekaj, bo zarządziłem teraz tak, że nie ustawiliśmy jeszcze. Widzicie, sam się pospieszyłem. Dobra.
tu już możemy założyć górny, dlatego że tu nie mamy regulacji od góry, tak? Więc możemy założyć górny, on ma tutaj otworki w ramieniu i wciskamy, góra założona. I teraz zrobimy szybką regulację. Imbusik, który... Nie. Ile czasu to trwa już? 10 minut. Dobrze. Damy radę. Dobra. I teraz tak. Pokaż na chwilkę, ja pokażę, gdzie to... Jak to jest? W tą stronę, jeżeli jest założony, to mamy regulację tutaj od dołu, tak jak widać. Pamiętacie, ja już kiedyś mówiłem na wcześniejszych filmach, tej śrubki nie ruszamy, bo ona nie pozwala nam wykręcić tych dwóch. Jak wykręcimy te dwie, to ja tego nie robię i mam nadzieję, że nikt inny tego też nie będzie robił, żeby się nie zdziwić. Nie pozwól się zamknąć na razie, bo patrzymy, jak szybko się zamyka. Dobra, zamyka się ładnie. Przyspieszyła, tak? Dobra, otwórz. Otwórz. Dobra. To jest szybkość zamykania. Dobra, otwórz. A nie, nie, już ostatni się zamknie. Dobra, no widzicie. Zobaczcie, jak pięknie się teraz zamyka. Domyk też wyregulowaliśmy. Jeszcze raz. Otwieramy. Powoli się spokojnie zamyka, także można przejść spokojnie przez tą furtkę, nie trzeba biec przez nią. O, i na koniec leciutko przyspiesza, bo temperatury są różne. Tu szybka też jeszcze regulacja może być zrobiona. Sprawdzimy. O, teraz lepiej. No, ona jest ciężka, więc ona też swoją siłą ładnie tutaj wskakuje. Ten język w stosunku do elektrozaczepu jest dobrze zrobiony. A jeszcze klient też powiedział, że sobie będzie tutaj robił zwory elektromagnetyczne, więc nie ma co małpować. No i teraz to, co mówiłem wcześniej, czyli tą osłonkę dolną. Zakładamy, jak już jest wyregulowane. Ją sobie przykręcimy. I tylko, tak jak widać, w tym akurat montażu, w tą stronę, jak zakładamy, to tylko i wyłącznie trzeba odkręcić śrubki od dolnej osłonki i robimy regulację. Jeżeli potrzeba, jeżeli jest na odwrót, czyli regulacja jest u góry, to wtedy wystarczy zdjąć tylko ten kapselek. Cały montaż, moi drodzy. No, jest to, nie jest tani. Załączymy oczywiście ten samozamykacz, znaczy link do tych samozamykaczy załączymy. Nie jest to tanie urządzenie, ale uwierzcie mi, że to są jedne z najlepszych naprawdę samozamykaczy do tego przeznaczenia, do furtek zewnętrznych. Bardzo wytrzymały. Tu jest zespół sprężyn ze specjalnym olejem takim podobnym, podobno zbliżonym olejem do charakterystyką do amortyzatorów, tak jak w amortyzatorach są używane, więc on jest na temperatury odporny. Widzicie, estetyczny, bardzo fajnie wygląda, także zapraszamy w razie czego na naszą stronę, zapraszamy do kontaktu z firmą, do konsultacji. Pamiętajcie, trzeba w miarę znać wagę furtki, tak mniej więcej oszacować, i szerokość. Czasami też wysokość, ale generalnie jest ważna szerokość, bo ramię musi mieć siłę popchnąć, i waga furtki. Tak? No to tyle. To zapraszamy do subskrypcji kanału, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, na stronę sklepu również oczywiście, i do następnego filmu. Dziękujemy bardzo.